No cóż, no mamy drugi mecz kontrolny za nami. Można powiedzieć tak, no niestety przegrany, chociaż no wynik nie jest najważniejszy oczywiście w sparingu, bo każdy gdzieś na jakimś etapie trenowania no różne rzeczy realizuje, ale no patrząc obiektywnie, no w ogóle dwie różne połowy, tak? Bo pierwsza połowa można powiedzieć, no bardzo dobra gra z obydwu stron, tak? I z naszej i ze Stali. Dużo akcji, duże tempo. No i szkoda, bo mieliśmy sporo sytuacji, można powiedzieć, do zdobycia bramki. Skuteczność nie jest najważniejsza w tym momencie, no i można tutaj zawodników gdzieś rozgrzeszyć. Natomiast no, powinniśmy przynajmniej tam z jedną, ze dwie bramki strzelić, tak? Natomiast druga połowa, no w moim odczuciu zdecydowanie słabsza. Natomiast też no, w drugiej połowie graliśmy bardzo eksperymentalnym składem, bo trzech zawodników było gdzieś tam po chorobach. No, grał też Adam Banasia, który dopiero tam od nami trenuje. Paru zawodników grało na swoich pozycjach, no też mieliśmy dwóch zawodników, którzy jeszcze dopiero z nami trenują, czyli Nowosadko, Nowakowski, także no był skład taki, można powiedzieć, zdecydowanie słabszy, no i też w konsekwencji dwie bramki stracone, chociaż tak patrząc, no przeciwnik miał trzy sytuacje, dwie wykorzystał, a my mieliśmy sporo sytuacji, ale miałem wrażenie, że chcemy dzisiaj wejść do bramki, no i takie jest to odczucie, ale podsumowując, uważam, że bardzo dobrze, bo dawno gdzieś meczu też nie przegraliśmy i to też pokazuje, że trzeba pracować, trzeba no, realizować to, co tam sobie zakładamy no, i budować tą formę przede wszystkim na ten okres ligowy, a nie sparingowy. Jak trener podsumuje może pierwsze minuty Adama Banasiaka w Znaczy, według mnie to Adam jeszcze gra tak sobie spokojnie, na luzie z lekką rezerwą, natomiast no, możemy go ocenić za jakość, tak? No, praktycznie trzy piłki dał takie otwierające, bardzo, bardzo ładne, sam na sam, no szkoda, że gdzieś niewykorzystane, ale myślę, że przy Leo, przy Makowskim, przy tych zawodnikach takich, którzy mają tą też dobrą jakość, to będzie bardzo wartościowy zawodnik. No i na razie tak jak uważam, że on troszeczkę gra tak na 50%, ale bo dopiero krótko trenuje, ale no, paroma zagraniami pokazał po prostu no, gdzieś tam, że jest z wyższej półki, no, można tak powiedzieć, w cudzysłowie. Ale stałe dzisiaj tak dobrze aż nie wychodziły, jakbyśmy to zakładali. Chociaż tutaj Mikiciek dał fajną piłkę, Suchankowi fajną piłkę gdzieś tam za linię obrony. No szkoda, że niewykorzystane sytuacje. Dzisiaj dość ostro było na boisku, sporo fauli, zwłaszcza w tej drugiej części spotkania. No było sporo, ale wydaje mi się, że chyba więcej ze strony przeciwnika. No my mieliśmy trochę problem z tak, jakie mam wrażenie, przez te jednostki nasze treningowe, że dosyć mocno trenujemy, że byliśmy cały czas trochę spóźnieni, tak? I uważam, że byliśmy za mało agresywni, za dużo chcieliśmy grać gdzieś tam w piłkę, a jednak no, gdzieś tam w odbiorze piłki powinniśmy być bardziej agresywni jeszcze. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.